w lustrze. Wiem, a ty wiesz, co to jest mydło? A wiesz, co to jest mydło? W dupę ci je wsadzali, kurwa. Baczność się ucz. Dobra, posłuchaj. Wracając do Filipka. Dobra, i teraz sprawa wygląda w ten sposób. Wiesz, o mnie się powiedział nieprzychylnie. We mnie to uderzyło z tego względu, że akurat ja byłem jedyną osobą, uważam, w jego otoczeniu, która była zawsze fair. Byliśmy kumplami, prywatnie dużo przeżyliśmy. Nie, z Amadeuszem. A, tak, dużo, tak, dużo, posłuchaj, weź, zamknij ryj. Prywatnie, zamknij się. Psem to ty jesteś. Wiesz, dlaczego tutaj siedzisz? Bo ja na to wyraziłem zgodę, żebyś ze mną walczył. Wiesz, dlaczego ty jeszcze tutaj chwilę siedzisz? Temu chcieli cię, kurwa, z jakimś... lubię lizaka, z lizaczkiem cię chcieli zestawić, bo nie mają już kogo. A wiesz, dlaczego tutaj nie siedzi Kaczerberek? Bo jesteś pizdą, bo jest za mocny dla ciebie. Zamknij ten swój pusty, zakuty... Oni nigdy nie pogadają, bo ja wiem, że wy tak możecie cały dzień, już czwarty program, więc zanim prowadzę. Dobra, już nie odpowiadaj Marcinowi. No, dokończ zdanie. Adrian, skup się. Czemu dałeś walkę Filipkowi? Czemu on może cieszyć się szczęściem, że dostał walkę z tobą? Zamknąć mordy jeden i drugi, bo teraz ja mówię. Jak zasłużyłem na tę nobilitację? Tak, ale weźcie, kurwa, zamknijcie na chwilę te mordy. Będziecie zaraz odpowiadać, kurwa, oazo mądrości. Jeden, kurwa, mądry i drugi siedzą. Zaraz będzie, zaraz się dobra, dokończ zdanie, dawaj, Adi. Dobrze. Ja mogę mordę zacząć, jak ty zamkniesz tą pizdę, kurwa. Skleisz tą pizdę swoją, to ja wtedy mogę mordę nie dojdziemy do żadnego konsensusu, ale i tak jest trudno. Weźcie dawaj go, tam jest kantorek, zamknijcie go jak zawsze, kurwa, na chwilę i zaraz go wypuścicie. Przecież to ciebie tu przyciągają. Nie, ciebie, kurwa, trzymają cały czas po kiblach gdzieś. Dawaj. Jeszcze raz proszę. Czemu przyszedłeś z ochroniarzami? Ale dobrze, ale mówisz, proszę. Ale ochroniarze są wszędzie. Ochroniarze. Wiesz dlaczego? Bo ja coś tutaj znaczę, a ty wiesz, co tutaj robisz? Ale ja ci wytłumaczę, ale chcę, żebyś tylko wysłuchał. Wysłuchaj, Filip. Nie, co tutaj nie, robisz? Bez obrażania, bez ubliżania. Tutaj. Dawaj. Merytorycznie, cio. Merytorycznie, Adrian. Słuchaj. Najpierw mówisz tak. Nie, czy mu dawać walkę, czy go wprowadzać do fejmu. Kurwa, zastanawiam się, bla, bla, bla. No mija chwila i dzwoni do mnie fejm i mówi tak. Taki pewny siebie byłeś. Pyta. Cios, mamy dla ciebie trzech rywali, trzy propozycje. Filipek, Oświęcimska, no i tam jeszcze trzeci nie będę mówił, może kiedyś tam będę miał z nim możliwość zawalczenia, nieważne. No i ja kategorycznie mówię, ja chcę walczyć z Filipkiem, zresztą sam ci powiedziałem normalnie, że chcę z tobą zawalczyć, chcę się sprawdzić. Dopiero rozwijałem się na tamten moment, rozwijałem się stylowo. Czym się rozwijałeś? Ale posłuchaj, nie przerywaj mi. I mówię tak, okej, chcę Filipka. A Fej mówi tak, kurwa, Filipka, pierdolę, nuda. Ja mówię, no dobrze, ale chciałem z nim zawalczyć. Masz nagrania na to, jak Bardenga? W końcu nie, ja nie jestem, wiesz. Chciałem zawalczyć z nim, no moja waga, mogę się sprawdzić w końcu, a nie z dużymi koniami. Tak. Kurwa, ja pierdolę, to na następnej ci go damy. Ja mówię, dobra, już chuj, niech będzie. Zgodziłem się na Oświęcimską. Zaraz przychodzi kolejny Cloud, dzwoni Sławek do mnie i tak. Ty, chcesz tego, chcesz z tym Filipkiem zawalczyć? Zrób ankietę, ja czy widzą się chce tej pizdy poczekaj, słuchać. Ale poczekaj. Ja mówię, się, zrób tą ankietę. Ale weź, czy chce się dole. Tak, ale daj dokończyć tą kurwa. Dobrze. Moderatorów poproszę o to, czy chcą słuchać Adriana. Adrianowi dajcie dokończyć. Dobra, Filipek. Zapytaj widzę. Ale zamknij ryj. Robimy. Dobra, ja mówię tak. Kurwa, z braku laku, szkuj, no mogę zawalczyć. Kurwa, ale... Ja mówię, dobra, już niech będzie ten Filip. Widzowie, piszcie, żeby... Poczekaj, Marcin. Słuchaj, i ty tak naprawdę przyszedłeś tutaj do tej federacji, bo ja dostałem propozycję, czy ja bym chciał ciebie i tak dalej. Mówię, no dobra, wezmę go, dzwonią, dobra, jest, okej, okay, jesteś tu dzięki mnie. I prawda jest taka, że powinieneś w tym momencie, nie będę tutaj pyszny, ale podziękować, bo nawet gdybym z tobą nie zawalczył, Filipku, to już i tak tą walkę ci zrobią. Nie, czy nie z Izakiem, kurwa, czy z kimkolwiek innym. To teraz posłuchajmy odpowiedzi, Adrian, bo to był długi monolog. Czy podziękujesz? Słuchamy wielkich podziękowań od Filipka. Bardzo ci dziękuję, Adrianie, że obdarzyłeś mnie taką łaską, żeby z tobą wystąpić w oktagonie, ale jeszcze bardziej powinieneś podziękować mi, że ja ci daję walkę, bo jakbyś ty dzisiaj tutaj nie wystąpił, no to ty byś skończył w tej swojej miejscowości, gdzie ty tam byłeś ale trenerem personalnym, nie, czy coś. Słuchaj, Sławomir Bielski by cię puścił w skarpetkach za zapisy Filipku, kontraktowe. Kochanie, posłuchaj, ja ci powiem tak. Albo byś robił dalej za podnóżek Ferrariego. Posłuchaj, na temat Amadeusza nie chcę rozmawiać. Mateusz, poprawiły się relacje, mamy normalny czekamy kontakt. Na tą i nie chcesz na proszę ten temat moderatorów stworzenie tego. Słuchaj, prawda jest taka, że w tym momencie, w sumie w tamtym momencie tak samo, mogłem walczyć w trzech federacjach i ci powiem taką ciekawostkę nawet. Odezwała się do mnie federacja sportowa, która chciała zorganizować walkę z Frikową na swojej gali. Duża organizacja. Nie będę SW. Mówił. Nie, 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 UFC. Nie będę mówił. UFC. Ale zobacz, jak to ładnie brzmi. Adrian Cios w posłuchaj, KSW albo w UFC. Nie będę mówił, która. Ja tak naprawdę walka z tobą mi nie jest do niczego potrzebna. A może ona nic, Wiaka się do ciebie odezwał, a ty myślałeś, ale że to jest ona nic UFC. Nie zmienia. Ja ją biorę dla siebie, bo tobie też coś obiecałem widzom
i stwierdziłem, że będziesz tak, kurwa, jak taki psi ogon łaził ze mną do końca życia, jak z tobą nie zawalczę. Ale nie dobra, mógłbyś... już, skończysz czekać cios? Nie, ale nie skończysz czekać, czeka to pies, kurwa. Że bardzo długo mówisz, a on nie miał szansy odpowiedzieć, ale nie będzie tak, do mnie mówić, że przestaniesz czekać, kurwa. Dobrze, oczywiście. O, Filipek, twoja odpowiedź. Już teraz usłyszałeś wszystkie argumenty. Mów. Słuchajcie, teraz podziękujesz. Mów. Bardzo dziękuję, proszę, ale prawda jest taka, że ciot obsrał się konsekwencji prawnych i tego, że będzie musiał wybulić ileś tam tysięcy, bo Sławomir Bielski się strasznie wkurwił i obrażał go, że jest zwykłą pałą za to, że tak potraktował swój kontrakt. No i cios w ostatniej chwili zweryfikował, że jednak woli się widzieć ze mną w oktagonie, a nie z komornikiem, dlatego bzdury. Teraz tutaj jest. Ale to jest. Są bzdury. Ja właśnie to jest to, że ty mówisz, co mi ci opowiadasz głupoty. I to, co ci tłumaczę. Ty jesteś rozgrywany, jesteś tam jakimś pionkiem. Ty nie wiesz, co się dzieje w ogóle i nie będziesz wiedział. Ty sobie siedzisz, gdzie siedzisz, kurwa, wyjdziesz, zostaniesz w pizdę niedługo, jest wszystko w porządku. I tyle. I każdy idzie w swoją stronę. Natomiast mamy Marcin, co ma Adrian na twarzy? Nie, no to jest wielka pizda, tylko ja bym prosił widzów, żeby tak, już mamy ankietę. Uwaga. Wyniki są następujące, Adrianie. Na 10 700 głosów słuchać, czy chcecie posłuchać Adriana, odpowiedź tak. Kliknęło 11%, odpowiedź nie, 81%. Ale to jest no tak, to lepiej. Ty pizdo zamknij, ale ty jesteś pizdo zajebaną, grubo. Żebyś ty, kurwa, się zamknął. Pato jebana. Zamknij ryj, bo meldować się tu, kurwo. Zamknij ryj. Widzowie się wypowiedzieli. Nie masz głosu. Nie masz głosu. Meldować się, kurwo. Meldować się. Widzowie zabrali ci głos. Widzowie zabrali ci głos! Nikt nie chce cię, ty szmato, słuchać! Nawet, kurwa, Kaczor się najebał, bo nie, bo by nie przeżył tego! Kaczor nie wytrzymał! Kaczor nie wytrzymał! Dzwoń się do Kaczora! Ja się teraz boję, że się nam widzowie najebią, kurwa! No. Dobra, poczekaj chwilę, Marcin, ponieważ rzucił ciebie chyba Adrian mikrofonem, albo on gdzieś poleciał. A gdzie on tam, co zaraz będzie miał ten mikrofon. Filipek, ja się czuję trochę jak w kinie, dobra komedia. Co ty widzę też, że trochę w tym uczestniczymy, ale tak nie do końca. Ale natomiast... najbardziej mi szkoda tego Kaczora, który się tak dowiedział. On tu przyszedł trzeźwy totalnie, powiedział, że ma już aplikację I'm Sober na telefonie, powiedzieli mu o ciosie, no i do najbliższej żabki poszedł. A mnie szkoda i Kaczora i widzów, bo uważam, że ten odsetek widzów, który chce, żeby cios skleił pizdę, również zaraz ale sięgnie po coś mocniejszego. Ale swoją twarz? No. Jebana szmatu, ty kurwa, jebana, cię zajebie, ty kurwa. Nie, Marcin. Nie słychać cię, Adrian, chodź tu. Dobra, panowie, robimy tak, że wy nie rzucacie mikrofonami. To jest twoje. Dobra, panowie, nie rzucamy mikrofonami. Adrian już chciał z niego zapłacić, a to może być też trudna misja. Ani raz nie rzuciłem mikrofonu. Tak. Wziąłem krzesło. Dobrze, ciekawie się podziało, jak zawsze, kiedy oni obaj się tutaj spotykają na naszych konferencjach. Filipek, ty też mówiłeś dużo, że boisz się, że Adrian wycofa się z walki z tobą. Czy boisz się, czy jesteś pewny? No bo ten flet się wycofał tak naprawdę z walki ze mną. Ale menedżer tym, dzwonił do mojego menedżera, tak, na samym początku, za mało pieniędzy. Potem, że formuła zła była. Jebnij mu, gościu, na bombach dojedzie. Dobrze, ja tylko powiem państwu, co się dzieje. Otóż tutaj... panowie techniczni poprawiają mikrofon, który nie działa przez rzuty Adriana. Wracając, czyli wierzysz teraz, Adrian, bo Adrian mówi, że na 100% zawalczy, rozumiem, nie, że wierzysz. Ale dla mnie jest, słuchaj, to ty prawda, dostajesz, Filipek, to dostajesz to informację. To prawda, że chciałeś zmienić formułę z boksu? To prawda? Nie. Na wariograf go, do tego samego co Gola. Ale boks ja podtrzymuję i nie chcę, co, nie, to jest teraz serio. Kłamiesz. Nie, ale co ty pierdolisz za głupoty? Kłamiesz. Ja chciałem cały czas w boksie i to ja zaproponowałem. Pierwszy zaproponowałem, zostałem pytanie, w jakiej formule chcesz zawalczyć. Ja powiedziałem boks i od początku się umawiałem z tobą na boks, moje rękawice. I się kurwa nic nie zmienia i nie zmieni. Dobrze, i pytanie, czy uważasz, że...